Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, dobry wieczór. Właściwie nie prowadzę, prawda, tylko my prowadzimy rozmowę tutaj, z której wynika bardzo wiele rzeczy, tak sobie pomyślałem. Oj, tam czepia się pan redaktor szczegółów, no przecież nie będę zmieniał czołówki. Ale to przez to, że burza nie może się tutaj otworzyć, że tak powiem. Już myślałem, że nadchodzi, a okazało się, że to chyba jakieś samoloty leciały. A, bo to parno się zrobiło, tak? I takie gęste powietrze. Parno i duszno, tak, zdecydowanie. Natomiast to oczywiście bez przesady. Jest wiele możliwości, żeby przed tym się jakoś ukryć. Natomiast no wiadomo, że na gałęzi mniej. Panie redaktorze, dzisiaj Dzień Przyjaciela. Składam z tego miejsca panu serdeczne życzenia. Oby nasza przyjaźń trwała i trwała. That's what friends are for, jak śpiewała Dionne Warwick, prawda? Też była rok temu z okazji Dnia Przyjaciela, bo to redaktor Blebooks nie zawahał się użyć tej piosenki przy tej okazji. Wcale się nie dziwię. Natomiast muszę się pochwalić i panu tutaj zakomunikować, bo tak jak pan wspomniał, nie miał pan możliwości słuchania dzisiaj radia wtedy, ale przy okazji kącika Pet Shop Boys w Puszce Pandora odtworzyliśmy Wiecznie Młodzi Papa D, więc tutaj przyjacielski ukłon w pana stronę, panie redaktorze. Szalenie jest mi miło, redaktorze, doktorze. Kamsz, no. To może jeszcze przy okazji, ad vocem tak zwanym, od razu przekazuję, żeby nie zapomnieć. Pozdrowienia oczywiście od Ewy, od Sławy, od Ilony, wszystkich tych słuchaczek, które czekają na kącik z plecaka Stasiaka zawsze niestrudzenie i cierpliwie. Ciekawe są po prostu, co w tym z tego plecaka tym razem wyciągnę i czy to nie będzie królik na przykład, prawda? Ale kto wrobił Królika Rogera, to był bardzo zacny film, więc no, tam były piękne piosenki chyba, z tego lata co pamiętam. Lata 80, tak. A już tak w ogóle jeszcze, nawiązując do kinematografii lat 80, warto wspomnieć i ja pluję sobie w brodę, że tego nie zauważyłem wcześniej i nie zdążyłem się przygotować, ale dzisiaj 61. urodziny obchodzi Michael J. Fox, główny bohater mojej ukochanej trylogii Back to the Future, czyli Powrót do przyszłości. Ja muszę panu zdradzić, panie redaktorze, że pierwotnie, bo jak szukałem nazwy radia, to najpierw myślałem, żeby nazwać radio DMC, ponieważ wszyscy moi bliżsi i dalsi znajomi wiedzą, że ja od wielu, wielu lat usiłuję zbierać, bo to nie nazwałbym zbieraniem, ale usiłuję zbierać pieniążki na to, żeby tego w końcu DeLoreana kupić. Jeszcze troszeczkę muszę nad tym popracować, ale właśnie myślałem o radiu DMC, zostało jednak radio wtedy, może i dobrze, ale dzisiaj właśnie ten Michael J. Fox obchodzi też urodziny, więc tak, chciałem o tym nadmienić. To fajnie. To mam nadzieję, że się przejadę. Panie redaktorze, będzie pan pierwszy. Bo póki co mam do pana najbliżej, a wszyscy wiedzą, że to jest najbardziej awaryjne auto świata i prawdopodobnie na Śląsk nie dojedzie. No kto wie, może jednak, może się uda. Może akurat, może natrafię na zadbany egzemplarz. Tak. A poza tym, no ahoj, przygoda, no niech się coś dzieje, prawda? Tak, że on spędza więcej czasu na lawecie i w warsztacie niż na drodze, więc... No tak, no. Ale marzenia trzeba mieć, bo to zawsze warto do czegoś dążyć, prawda? Znaczy bez tego to ani rusz. No, bez tego ani rusz. To zdecydowanie myślę, że żaden z wykonawców i z tych, którzy są jako pierwsi i z efemeryt, że tak powiem, to nie sądzę, żeby było tak, że oni sobie nie marzyli i że dzięki temu na przykład mieli taki przebój, dzięki któremu zaistnieli, a że później się nie udało, no to trudno. No a ci, którzy tak zaistnieli, że mogą być jako taka główna gwiazda, prawda, na przykład z plecaka, no to już w ogóle musieli naprawdę dużo, dużo marzyć. Tak. No właśnie, bo dzisiaj Dzień Przyjaciela, ja sięgałem po przyjacielskie nagrania duetowe, nie wiem, czy to można tak nazwać, duety Paula McCartneya, Michaela Jacksona i Stevie'ego Wondera, ale widzę, że pan również wyciągnął z plecaka duet.
Tak, jest duet. No i tych dwóch panów rzeczywiście się przyjaźniło. To są panowie, którzy mają bardzo poważną pozycję, jeżeli chodzi o historię muzyki. Jeden to Mick Jagger, drugi to David Bowie. Dwóch Brytoli, że tak powiem. Tak, pełną gębą. Tak, którzy zrobili ogromną karierę na całym świecie. No i zdarzyło im się zaśpiewać razem pewną piosenkę w latach 80., dokładnie w 1985 roku. Bardzo szybko podobno nagrali tę piosenkę, bo dosłownie kilkanaście godzin trwało zarejestrowanie piosenki i zrobienie klipa. Proszę, czyli to znaczy, że się dało. To znaczy, że się dało. Można. No tak, no myślę, że osobowość i energia tych panów po prostu wystarczyła do tego, żeby po pierwsze wpierw zarejestrować wokale z odpowiednią energią, a później z odpowiednią energią rzeczywiście to pokazać później. Bo, tak, ale to, ale są... tak. Bo, ale no. Zauważył pan, panie redaktorze, że jakby, no. No, historia no, w tym przypadku muzyki rozrywkowej znów zatacza koło, bo wraca się do takiego tempa produkcji i produkowania piosenek i wymyślania i nagrywania, jak nie przymierzając za czasów Beatlesów Please Please Me. Że w godzinę powstaje, no tak. Zostaje nagranych 12 utworów. No tak. No, ale to trzeba mieć... trzeba być Beatlesem. Nie wszyscy wykonawcy są na tyle sprawni, żeby w ciągu godziny nagrać tyle utworów, które będą miały taką jakość. Może tam presja była bardzo duża. Może dużo ćwiczyli, nie wiem. O właśnie nie wzięliśmy pod uwagę tej ewentualności, że oni by weszli przygotowani do studia. Tak, to nie tak, że to się po prostu gdzieś tam tworzyło, tylko po prostu oni już mieli przygotowane numery i po prostu grali taką płytę live, tak jakby. Tak. To prawda. No i właśnie, mówię o tym dlatego, że właśnie to, co pan wspomniał, że ten Mick Jagger i David Bowie też dokonali tego nad wyraz szybko, jak na tamte czasy. Nad wyraz szybko. Ta piosenka miała być w ogóle tylko utworem wykonanym na żywo podczas koncertu Live Aid w 1985 roku. Czyli dobrze kojarzyłem, że to z Live Aid coś tam miałem takie skojarzenie. Tak. Dwukrotnie ta piosenka wybrzmiała podczas tego koncertu. Natomiast w czerwcu 1985 roku, to sprawdziłem, Bowie nagrywał Absolute Beginners, rozpoczynał nagrywać tę płytę i umówił się z Jaggerem, że on przyleci i żeby nagrać ten utwór. I rzeczywiście to się udało tak szybko zrobić. Także to podczas tej sesji nagraniowej wszystko się zrobiło. Piosenka oczywiście nie jest utworem oryginalnie stworzonym dla tych panów, bo to jest hit z lat 60. I to jest jeden z takich bardziej charakterystycznych utworów stylu Motown. Z tej półki. Tak, który w 64 roku śpiewała Martha Reeves i The Vandellas. To była piosenka w ogóle napisana przez między innymi Marvina Gaye'a, który razem z jeszcze trójką innych autorów napisali właśnie ten przebój. No i ta piosenka miała w ogóle swoich wersji później, po tym 64 roku, wiele, bo ona była dosyć dużym hitem. Była w pierwszej piątce w Wielkiej Brytanii, do drugiego miejsca w Stanach doszła. No to przy takich nazwiskach to nie dziwi mnie jakoś. No, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o następne wersje, na przykład taki brytyjski zespół The Kinks nagrał też swoją wersję. Zespół Mamas and the Papas. Z piękną blondynką na wokalu. Tam. Ja to zawsze o tym wspominam, bo przepraszam, że tak znowu się wtrącę, ale... Fajnie, dobrze. Bo znamy ten utwór, znamy tam jedno nagranie grupy Mamas and the Papas, California Dreaming, ale ja jakiś czas temu odkryłem ich nagrania wideo, różne występy live i tam przepiękna blondynka występowała. I po prostu, jak już słyszę ten Mamas and the Papas, której się, no broń Boże, nie
kojarzę raczej z blondynkami w wieku nastoletnim, czy tam dwudziestoletnim, tak powiedzmy, bo ona chyba miała więcej niż 18 lat, ale no, no po prostu przecudnej urody, polecam wszystkim. To była chyba córka, znaczy tak, może nie, córką właśnie tej chyba Michelle Phillips, bo chyba o niej jest mowa, była później, on jak ona się, Kearney Phillips chyba się nazywała, z zespołu Wilson Phillips. A no tak, chyba tak, no. Bo później się, że tak powiem, to też było końca 80., początek 90., bardzo udana płyta zespołu Wilson Phillips w Stanach się ukazała i właśnie dziewczyny, które były z takich muzycznych rodzin, tak, się tam pokazały. Także no, Mamas and the Papas tutaj swoje też. A ja mam jeszcze ciekawostkę a propos jeszcze Dance in the Street, że zespół Toges ze Szwecji w 1967 roku. I cóż, że ze Szwecji. Przepraszam, który rok? 67. Okej. Wydali singiel z piosenką Dancing in the Streets. Ale to od tego trzeba było zacząć, panie redaktorze, tak naprawdę. No nie mogłem, bo jednak, no, jednak były inne fakty historyczne troszkę wcześniej. Poza tym jest jeszcze wersja zespołu Grateful Dead z 1977 i wersja zespołu Van Halen z 1982. Także, a to naprawdę... czyli dość często sięgano po ten utwór, tak? Tak. No na to wygląda. Ale panie redaktorze, bo teraz przyszła mi zupełnie inna kuriozalna myśl, że my może za tydzień, jak będzie taka piękna, okrągła rocznica, 50. transmisja radia, wtedy może z tej okazji trzeba przygotować wersję kącika z plecaka Stasiaka po szwedzku. Jak będzie po szwedzku z plecaka Stasiaka? O, zaraz muszę sobie coś bo to w jakiej formie? Znaczy, wyciągam coś z plecaka Stasiaka, znaczy artefakty z plecaka Stasiaka. A już artefakty to w ogóle... I efemerydy. Tak, znaczy na pewno Stasiak będzie tak sam. No też bym, polemizowałbym, bo ich wymowa jest dość trudna, ale dobrze, to pozostawiam to jako zadanie domowe. Plecak to jest ryksek. Ryksek, czyli from Stasiak z ryksek. No to dobrze. Coś takiego. Ja będę musiał poprosić chyba jakiegoś native speakera, żeby to nagrał, żeby to miało swój walor językowy. Damy radę. No dobrze, tańcząc na ulicy, tak, Mick Jagger. Dancing in the street. I taki bardzo też frywolny teledysk, prawda? No w sumie tak, ale też taki, wydaje mi się, że też pokazujący stopień przyjaźni, prawda, że jednak to nie byli panowie, którzy się widywali gdzieś tam ewentualnie na cześć, wiem, tak, gdzieś tam na festiwalach. Dokładnie, ale jednak też mieli swoje jakieś takie momenty, kiedy mogli sobie razem pogadać i poprzeżywać różne chwile, bo na tym teledysku zdecydowanie jest to widoczne. No to co, słuchamy? Ale oczywiście słuchamy. Dobrze, no to ta. David Bowie, Mick Jagger, dwóch przyjaciół z boiska. Dancing in the street, czyli tańcząc na ulicy. Na ulicy. Ja się tak zastanawiam, czy to, że pan wie, jak jest plecak po szwedzku, to nie wynika z tego, że pan często jeżdżąc tam jest sprawdzany przez celników dość często i celnik do pana mówi, proszę otworzyć plecak. Ryksek, Stasiak z ryksek. Nie, powiem szczerze, że w tej chwili przejeżdża się do Szwecji właściwie bez spotkania celników. No, tak to miło, nie? Dobrze, że nawet dokumenty nie są sprawdzane wręcz, co dopiero plecaki. Właśnie, to jest bardzo miłe, że to wywalczyliśmy sobie, bądź co bądź, po tych wielu latach odgrodzenia się od Europy i szkoda tylko, że wielu osobom się to nie podoba, no ale przemilczmy to. Właśnie, może oni lubią chodzić na osobistą. No właśnie, kontrolę. Tak. Coś w tym musi być. Bardzo słuszna uwaga, panie redaktorze. Tak jest. Pięknie, piękny utwór. No dobrze, ale ten utwór to jeszcze rozumiem, że piękny, ale to, co pan przygotował za chwilę, to będzie uczta.
To będzie uczta, to będzie coś takiego, że wydaje mi się, że po pierwsze takie brzmienie hitów lat 80. i tych parkietów, tych dyskotek, które tak, wtedy były. Tak, ale to słychać to od razu na pierwszy, jakby od pierwszych taktów. To nawet bliskie. Tak, i ta lodisko w sumie. A to dlatego mi się zdaniem tak podoba. Aha, to teraz już wiem. Ale utwór został wyprodukowany i skomponowany przez niemieckiego muzyka, ale bardzo znanego. To tym bardziej teraz już rozumiem, dlaczego mi się podoba. Harolda Faltermeyera. A, no to już wszystko wiemy. Muzyka to kompozytora do muzyki filmowej, także zrobił też wcześniej Self Control dla Laury Branigan. No to są i takie muzyka tytuły do Beverly Hills Cop. No. Zresztą chyba też w tej chwili ma dużo piosenek na listach przebojów, ponieważ po wejściu Top Gun okazuje się, że to też ten główny temat to też jest jego zasługa. Tak się żyje. Tak się żyje, frajerzy, tak ludzie żyją. Tak jest. Ale to jakby na talent nie ma rady, to jest pierwsza sprawa, a druga, że zwycięzców poznaje się już na starcie. To moje ulubione dwa kolejne powiedzenia. Tak, to po prostu. Urodzony talent. No to wszystko tłumaczy, jeżeli to on maczał palce w tej produkcji, bo proszę zdradzić wykonawcę. A wykonawcę, proszę bardzo, to jest Al Corley. To jest, żeby było ciekawe, wcale nie znany bardziej jako piosenkarz, bo jako piosenkarz to już była jakaś jakby kolejna jego dawka popularności i zupełnie inny etap, bo w Stanach, gdzie się urodził, dał się poznać jako aktor i on w ogóle zagrał Stevena Carringtona w operze mydlanej Dynastia. A to stąd mogę kojarzyć tę twarz? Można, chociaż zagrał to tylko chyba przez 2 lata, bo później się wycofał z tej roli. Tak jak przeczytałem też, ten aktor, który był podmieniony w Dynastii, było przedstawione to w ten sposób, że był jakiś wypadek, miał poparzoną twarz. Ale to inaczej wyglądał potem, tak. Tak, inaczej. Ale to może te 2 lata, w których występował Al Corley, o którym mówimy, to akurat były te 2 lata, które były eksploatowane przez telewizję polską na początku lat 90. No, że ja to tak kojarzę. My chyba widzieliśmy od początku Dynastię. Tak. Znaczy mieliśmy szansę na zobaczenie. Tak. Nie wiem jak do końca, ale. No to wybrano ładnego pana do śpiewania, tak? Był w ogóle portierem w Studio 54 w latach 70., także no wiadomo, że tak się kariery zaczyna. To było takie miejsce, gdzie właśnie można było pokazać się wielu osobom. A to przypomina mi teledysk Into the Great Wide Open Toma Pettiego, gdzie młody Johnny Depp gra właśnie takiego najpierw portiera w klubie, gdzie notabene na scenie udaje, jest muzykiem, Terence Trent D'Arby. Polecam przypomnienie sobie tego teledysku. Tam jest mnóstwo znanych aktorów i aktorek. Także tutaj fajne są takie wstawki, prawda? Dzięki którym możemy rozpoznać znane osoby. A to jeszcze chyba właśnie, i to jest tym przyjemniejsze właśnie, że to pewnie Tom Petty, który być może przyjaźnił się z tymi aktorami i tak dalej, którzy zgodzili się wystąpić w tego rodzaju teledysku, znaczy w jego jakiejś tam produkcji i tylko cieszyć oko i ucho po prostu takimi produkcjami. Ależ i to jak. No, u Ala Corleya tutaj w teledysku nikt się nie pojawia poza nim, to znaczy trudno by się, on mógłby oczywiście zaprosić całą dynastię i może to by było ciekawe. Alexis, Crystal i John. Tak. Natomiast chyba jakoś tak, chyba chciał rozpocząć zupełnie nowe etap swojej kariery. Tak, a oni chyba by nie pasowali też, myślę, do tego rodzaju muzyki. Tak, nawet jakby siedzieli w loży i oglądali, co on tam robi. Tak. Nie ta półka. Nawet drinki z parasolkami. Też nie za bardzo. No właśnie. Też nie za bardzo. To jest piosenka z 1984 roku. To jest debiutancki singiel z jego debiutanckiej płyty. Później chyba jeszcze się okazały 2 płyty, ale ta płyta była najpopularniejsza i ta piosenka w ogóle była najpopularniejsza. Może przy innych już nie pracował Harold Faltermeyer i może dlatego już właśnie osiągnęły mniejszą popularność. Ale tutaj tu rzeczywiście
Jak sprawdzałem, no we Francji podobno był szał całkowity w ogóle. Bo tak w innych krajach no było różnie. Natomiast w Stanach chyba doszło tylko do 84 miejsca ta piosenka. Także czyli to nie było. Dynastia nie pomogła, Carringtonowie nie pomogli. Nie, nie. No, nie, niestety. No dobrze. Także... To panie redaktorze, to dzisiaj Dzień Przyjaciela. Ja już pozwoliłem i sobie, i redaktorowi Blebuksowi sprawić przyjemność w postaci piosenki Don't Go Jazzu w wersji rozszerzonej. No to czy, a pan zaproponował, właśnie, bo nie powiedzieliśmy o tytule. Square Rooms. Square Rooms, czyli kwadratowe pokoje. No to wygląda, tak. Udało mi się znaleźć wersję extended tej piosenki. O, to będzie z 8 minut. Mhm. Ale dobrej minut, zabawy. 3 sekundy. 8 minut, 8 sekund dobrej zabawy. 8 sekund, a no proszę. No jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że jeżeli chodzi o twórcę, to zdecydowanie możemy tutaj w ciemno wchodzić na parkiet i rozpoczynać taniec. Dokładnie. No. Dobrze, no to co, panie redaktorze, to spytam, bo będziemy już słuchać, prawda? A la Corleja, Square Rooms, przechodzimy na parkiet, natomiast żegnając się z panem i dziękując za przepiękną dzisiejsze wybory, za przepiękny kącik, chciałem spytać, czy za tydzień mogę na pana liczyć, panie redaktorze? No, nie może być inaczej. Wprawdzie będzie to Boże Ciało, ale myślę, że w niczym nam to nie będzie przeszkadzało. I tutaj jest moje drugie pytanie. Czy w związku z tym mogę się spodziewać jakichś bardzo zaskakujących królików z pana plecaka? Tego nigdy nie wiadomo, co się stamtąd wyciągnie, także zawsze można się spodziewać bardzo, bardzo dziwnych piosenek. Ja na to bardzo liczę i z utęsknieniem w takim razie czekam. Dobrze, no to dziękuję panu w takim razie jeszcze dziękuję raz. Bardzo, również, bardzo. Dziękuję. No i trzeba tańczyć. No Square Rooms, Alcorley. Dziękuję jeszcze raz. Square Rooms, Alcorley. Do usłyszenia. Do usłyszenia.